Największą traumę mojego życia miałem 2 lata temu, gdy skorzystałem z toalety publicznej. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcę właśnie temu zagadnieniu. Co Państwo sądzą o toaletach publicznych? To jest wielka tragedia. Jest do dupy. Do dupy? Tak. Ale to jest, znaczy dupę się kładę na toalety. No nie jest najlepiej. To znaczy, co by się pani zmieniło? Na przykład papier bardziej zapachowy? Czy... No w ogóle papier, to byłoby dobrze, tak? Bo nie zawsze jest. Ja od 5 lat nie korzystałem. Przyjechałem przed chwilą, także mam nadzieję, że zastam je w dobrym stanie. Współczujemy panu, ojej. W takim toju, co tam stoi przy pałacu, by pani siknęła? Nie skorzystałabym. Nigdy. Nigdy nie korzystałam. Nigdy. W Holandii wygrało, ilaro wanny, czygum, hiędzenen, unu, sinun, nariozo, gugiongon, hago, isimda. Iczok, czo, gomuru, gugiongon, hago, ikku, czygum, yoro, gundel, dorajen, lago, sengak, czygumida. Thank you. Kęcio, aścior, czynczy, kęt, fęciąg, fęciąg, lęciąg, czang? A. Kąć, czang, cząg, fąć, kietkać, kąćcink, ręciąg, kąć. Czy według pani 2 zł za toaletę publiczną na dworcu PKP to dużo czy mało? To jest bardzo, bardzo dużo. Czyli ile pani by maksymalnie mogła dać? Ja myślę, że rozsądna cena to jest 50 groszy. Dzień dobry, proszę pani. Jakby się okazało, że ja w portfelu mam tylko 50 groszy zostało mi, a strasznie chce mi się sikać. No to co ja poradzę? Dobrze, ale dobrze, ale ja nie będę za pana dopłacać. A to trzeba... A no co? A nie, ja bym może na przykład sobie z mydła nie skorzystał albo... A no to każdorazowe przejście kosztuje, no. Czy pan będzie się robił, czy pan będzie ręce mu... Jakby mi tu to nasze, to bym wyleciała za tą wypiekę. Aha. Ja sama to mogę sobie tak wejść, ale nie... A to ja jako pani nie mogę wejść? Bym wszedł do damskiego zamiast, bym ubrał się. Nie, to nie, to pana rejestruje jako tam, impuls. Bo tu... A panią jak rejestruje? Nie. No ale jak ja bym wszedł tylko... Ale przecież licznik pana wybije. Ale gdzie jest ten licznik? Proszę bardzo, jest? Aha. Jest tutaj czytać? No dobrze, no. Czy nie będzie możliwe. A wie pani, gdzie jest jakiś bliższy tani toj albo coś? Nie wiem. Co tu, bo prosto jest pan dalej. Prosto, dobrze. Dziękuję. Cenię. Mieliście tak na przykład kiedyś, że śpicie w nocy i nagle wam się śni taki koszmar, że jesteście w takim toj i nagle was pożera ten wielki kibel? Nie. Możecie powiedzieć, że mieliście taki koszmar? Żeby tak do materiału. To się jeszcze raz zapytam i ktoś z was powie, że miał taki koszmar. Czy śnił wam się kiedyś jakiś koszmar związany z toaletą publiczną? Tak. O, jaki? Ciekawe. Że pożerał momiki. Nie, ja idę. To widzę ja. A chciałby pan być kiedyś dziadkiem klozetowym na starość, czy raczej? Nie, marna praca. Myślę, że zajmie się domem, ogródkiem, rodziną, dziećmi, psem. This famous footballer, Ronaldo? Yeah. Me? Yeah. I am not Ronaldo. No? No. I am Ronaldo. Yeah, you are Ronaldo. No. Ronaldo. Zdarzyło się pani tak, że idzie pani do takiej toalety publicznej, tak. Robi pani to dłuższe i nagle pani patrzy, nie ma papieru. No, zawsze jestem przygotowana na taką ewentualność, mam ze sobą chusteczki higieniczne, ale tak, zdarzyło mi się. A jeżeli ty masz pomysł na kolejny odcinek, to pisz na uk@wp.tv. Serdecznie dziękuję za każdy pomysł. Dzień dobry panu. Mógłbym zadać jedno pytanie? Nie, wie pan, jeszcze.